Poradne pytania Radio Olsztyn. Wojciech Chromy, kłaniam się. Naszym gościem jest Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, prezydenci największych polskich miast zapowiedzieli, że będą walczyć o przywrócenie programu Czyste Powietrze. On jest potrzebny w Olsztynie? W poprzedniej edycji nie cieszył się wielką popularnością. Był trudny, trudnym programem dla beneficjentów potencjalnych. W tej edycji już mamy więcej zgłoszeń chyba już. modernizacja doszła może dlatego. Tu przede wszystkim chodzi nam o wymianę kotłów, bo i ta wymiana kotłów dla mieszkańców wydaje się dzisiaj najważniejsza. Mogą też starać się w tej edycji wspólnoty mieszkaniowe. Tych wniosków jest zdecydowanie więcej i umówmy się, to jest bardzo ważny projekt, bo bez tych dofinansowań wiele osób, wielu osób, wielu mieszkańców też Olsztyna, wielu wspólnot mieszkaniowych nie będzie stać na inwestycje Właśnie wymianę kotłów, wymianę szukania bardziej energooszczędnych i oszczędnych dla nich, dla naszych mieszkańców, źródeł ciepła. Także... Ja zajrzałem dzisiaj na stronę inspektora, Inspekcji Ochrony Środowiska, która pokazuje dziś dla Olsztyna i dla Warmii i Mazur dobrą jakość powietrza, ale jakbyśmy się tak przejechali na olsztyńskie dajtki albo likuzy, to wrażenia mo mogą być różne. Powoli jest lepiej. Powoli jest zdecydowanie lepiej. Oczywiście. Cały czas wystarczy 1, 2, 3 na 100 na przypadków, że mamy jakiś... Piec, który spala wszystko albo spala niskiej jakości węgiel, niskiej, niskiej jakości opał. I wystarczy taki jeden, dwa, trzy kominy wystarczy, żeby, żeby na całym osiedlu to powietrze było gorszej jakości. Zatem ta walka będzie trwała i ta praca będzie trwała do ostatniego, ostatniego komina, który dymi. Dopiero wtedy będziemy mogli mówić o sukcesie. A takie przypadki to nie tylko osiedla Dajtki. Bardzo wiele osiedli ma z tym problem. Także w Środmieściu takie miejsca też cały czas bywają. Ja tak, w kamienicach są jeszcze piece. Przypominam, że, że czyste powietrze w przypadku Olsztyna to przede wszystkim właśnie piece. Zdecydowanie mniejszej, mniejszym problemem są tutaj samochody, czy, czy tak zwane diesle. Zdecydowanie problemem w przypadku czystego powietrza w Orsztynie są pięce i o to powinniśmy się starać, i dlatego tych programów. Czekamy zatem na czyste nigdy powietrze. Nigdy nie będzie za mało. Tak? To ma być w przyszłym roku na wiosnę. Panie prezydencie, nie pomogły protesty rodzic, protest rodziców. Przedszkola miejskie nr 6 i 37 będą zlikwidowane. Oficjalnym powodem jest zły stan techniczny budynków i niż demograficzny, de, demograficzny ale radnie PIS ustami pani Edyty Markowicz mówią, że miasto od Kilku lat wygasza placówki. Wydział Edukacji, jak się wyraziła pani Radia, radna zabronił otwierania nowych grup. No, to całkowita bzdura. Niestety widzimy obiektywne czynniki, jakie są w naszym mieście. Nie tylko w naszym mieście, po prostu to jest trend ogólnopolski niedobry. Nie dzieci? W Olsztynie po raz pierwszy od wielu, wielu lat urodziło się poniżej tysiąca dzieci w naszym mieście. To oznacza, i to jest trend niestety, to oznacza, że tych dzieci w naszych przedszkolach, naszych szkołach, będzie po prostu coraz mniej. Czy to oznacza, że to nie koniec? Że te dwa przedszkola to nie, dopiero to oznacza, początek? oznacza, że pieniędzmi naszych podatników, naszych mieszkańców trzeba będzie mądrze zarządzać. I jeśli chodzi o. Jeśli pan przysłuchiwał się dyskusji na sesji Rady Miasta, to tam padły głosy też radnych od wielu lat którzy pamiętają, że te dwie placówki z racji na stan techniczny i na to, że były budowane wybudowane tymczasowo, chociażby przedszkole 37 wybudowane jako obiekt tymczasowy częściowo w technologii azbestowej, czyli jest, ściany są wybudowane obłożone azbestem. Przedszkole numer 6, obiekt, który ma około 150 lat, zupełnie nieprzystosowany do funkcji przedszkolnej, bez windy, bez ciągów technologicznych, nie gwarantujący bezpieczeństwa też no, rozumiemy, dzieci. że dzieci, obiekty wymaga... w bardzo mhm. złym stanie technicznym, a jednocześnie obiekt, przedszkola, w których nie było rekrutacji już, do których mieliśmy mniej zgłoszeń niż możliwości, bo to są przedszkola pięciooddziałowe, a są tam już po trzy oddziały. Umówmy się, że ja, zresztą zapowiadałem to, że ja się nie boję rozmowy i dialogu, dyskusji, dlatego rozmowy o wygaszaniu tych przedszkoli zacząłem już w październiku, a mówimy o sprawie, która może wydarzyć się we wrześniu, bo jeszcze decyzja kuratora oświaty, na, który, na którą czekamy. Nie została wydana. Jeszcze, nie, jeszcze oczywiście nie została wydana. Umówmy się, rozmawiamy o sprawach, które mają się wydarzyć we wrześniu. I najważniejsze w tym wszystkim jest dobro dzieci i dobro rodziców. Dlatego rodzice. Dzieci, i znajdą, dzieci miejsce i, i dost... znajdą miejsce i nauczyciele, przedszkolanki znajdą miejsce. to zapewnienie dostali przedszkol... rodzice, że składając ankiety, już mogą składać te ankiety. W grudniu My, mam nadzieję, że będą, będziemy znali, mieli wszystkie ankiety. A w styczniu będziemy mogli odpowiedzieć rodzicom, że w przedszkolach, które wskazali dla swoich dzieci od 1 września 2025 roku, Czekają na ich dzieci. I jeżeli będą chcie, chcieli, mogą przenieść się całymi grupami, mogą przenieść, całe grupy całe, 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 No dobrze, całe to tu, Panie Prezydencie stawiamy kropkę wiemy o wszystkim. Chodzi. Także zadbaliśmy w 100% o dzieci i o rodziców. Mamy ten komfort, że tych ten komfort nie no, wynikający ze słabszej sytuacji demograficznej że mamy miejsce w naszych przedszkolach publicznych bardzo dużo wolnych i jesteśmy w stanie zaoferować w dowolnej placówce dzieciom z tych dwóch zamykanych placówek miejsce. Krótkie pytanie. O ponad 100 zł wzrosła opłata za nocleg w izbie wytrzeźwień przymetalowej. Po co podnosić opłaty, jeżeli ściągalność jest niewielka tych opłat? 40%, zaledwie, zaledwie na poziomie 40%. Ale te 40% przynajmniej e, płaci, to, to jest raz. A dwa. Czyli te 40% ma płacić na tych niepłacących. W tym, a tym dwa. E, musimy pokazywać realne koszty. Nie, nie, nie oszukujmy. E, dopłacamy do tej. Działalności Izby Wytrzeźwień. Niestety ona cały czas jest potrzebna. Ona wspiera działania policji, bo wiele tych interwencji domowych czy takich zwyczajnych na ulicy kończy się właśnie tym, że ci klienci trafiają do Izby Wytrzeźwień. Oni w ten sposób nie obciążają aresztów, nie obciążają policji, trafiają tam. Tam udzielana jest im też bardzo często pomoc i wsparcie, bo to są osoby, które no, często wymagają Rozumiemy, rozumiemy potrzeby. że to są koszty. Więc nie się, że, że tych, tych kosztów nie ma. One są, one muszą być rzeczywiste, one muszą odpowiadać temu, ile tej pracy, zaangażowania tam jest wkładane. No, nad ściągalnością trzeba pracować. Niektóre, niektórzy z tych klientów są po prostu. Nie ma żadnej możliwości. Rozumiemy, żeby ci, co tam trafią i ci, co płacą, będą płacili za tych, co nie. Co Przede nie, wszystkim, co nie płacą. niestety, my jako miasto, my jako wszyscy mieszkańcy składamy się na otrzymywanie tego typu obiektów, bo niestety one są cały czas potrzebne. Rozmawiał pan już z Nową Wojtą Osobiście jeszcze nie, nie rozmawialiśmy. Wymieniamy się korespondencją, jesteśmy umówieni na spotkanie. będziemy... Będziemy, będziemy dyskutować. Myślę, że pani wójt ma teraz kilka jeszcze dni, czy, czy może tygodni na, na poukładanie Pytam sobie Pytam w kontekście spraw. północnej obwodnicy Olsztyna. Czy pan już pogodził się z tym, że ona będzie w tym zachodnim wariancie? To wygląda... Sprawa zawsze wygląda dużo Bo bardziej... Bo można jeszcze próbować przekonywać wójtów ościennych gmin. Myślę, że tu trzeba przekonywać Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która jest inwestorem. To, to nie jest tak, że jak, jakikolwiek... Ale drogowcy wójt, mają przechylność wójtów ościennych gmin. To gminy, nie jest więc... tak, że jakikolwiek wójt decyduje o tym, jak ma przebiegać taka droga. To z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została wskazane, został wskazany zachodnie Warianty i one są brane pod analizę jako po prostu tańsze dla nich i bardziej możliwe do zrealizowania. My w tej chwili jesteśmy w dyskusji na temat zachodnich wariantów, bo są co najmniej dwa warianty. Jeden z nich jest wariant, drugi jest bardzo korzystny dla gminy Olsztyn, dla nas, dla mieszkańców Osztyna, ponieważ taki przebiegający praktycznie po granicach naszego miasta, ponieważ. On uzbraja w infrastrukturę drogową ponad 100 hektarów naszego, naszych terenów, terenów dzisiaj, do których nie ma dobrego dojazdu. Z jednej strony będzie uzbrajała te tereny ulica Nowobaltycka, z drugiej strony Obwodnica zachodnia i powstanie nowa, nowa dzielnica naszego miasta. Ja przypomnę, że wschodnią obwodnicę, północno-wschodnią obwodnicę w jednej części miasto Austyn buduje ze środków, które pozyskaliśmy na zewnątrz. To jest połączenie ulicy Dzientary Malewskiej ze wschodnim węzłem obwodnicy. I tu już mamy nawet podpisaną umowę. Zrealizujemy bardzo ważne połączenie drogowe, i od tej strony wschodniej też powstanie dzielnica, tym razem dzielnica przemysłowa, park przemysłowy. Do kolejnych blisko 80 hektarów. Dzisiaj są to grunty Kowru, ale już też objęte planem zagospodarowania przestrzennego, więc my planujemy bardzo dalekosiężnie. Wiemy, co robimy, w jakim miejscu to lokujemy. Wykorzystujemy sytuację, jaka się zdarza, tak, żeby było by wykorzystać ją jak najlepiej dla naszego miasta, ale nie odstępujemy od rozmów o wschodnim przebiegu obwodnicy, czy o wschodnim przebiegu układzie drogowym na, po, po wschodniej stronie naszego miasta. I z takim, w takiej sprawie będziemy się spotykać z panią Wójt Dywid, zresztą nie tylko z panią Wójt. Żeby to czekamy, czekamy o na wschodni obwodnicy i wojsko jeszcze Łącznie. krótkie pytanie od słuchacza: co z nową na 100 milu. Przygotowujemy dokumentację do nowego przetargu, tak, żeby uzyskać zdecydowanie niższe, niższe kwoty. Cały czas mamy te 30 milionów złotych, które udało się pozyskać w Warszawie. Kiedy to te można na nas czekają? Chcemy jak najszybciej myślę, że na początku przyszłego roku ogłosimy nowy przetarg w sprawie trybuny Dziękuję bardzo prezydent Olsztyna Robert Szewczyk był naszym gościem, wojciech Chromie dziękuję do usłyszenia. Dziękuję bardzo.